Jeszcze chwilę, jeszcze moment, goście pojawią się w tym studiu, ale no i przed sprawdzimy, co słychać w Radiu Sud. Witaj Sebastian, witajcie drodzy Państwo. 492. notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo odbyło się w minioną niedzielę na antenie Radia Sud. Jak wygląda gorąca top dziesiątka? Proszę posłuchajcie. Na 10. pojawiła się nowość na liście: Dawid Janiak, Apetyt na życie. Miejsce 9. w dół: Bernadetta Kowalska, Palmowa miłość. I w górę na 8. Krzysiu Pietrek, Za wszystkie nasze dni. Również w górę na 7. Alina, Tylko z tobą. Miejsce 6. Mirek Szołtysek, Lato w nas jest. Miejsce 5. Edek Dworniczek, Moja nadzieja. 4. Sylwia Drzewiecka, Kochaną być choćby chwilę. Te trzy piosenki poszybowały w górę. Na 3. spadek, Golden Mix, Tyle chwil przed nami. Miejsce 2. Tim Fabian, Zabiorę ciebie do gwiazd. W tym tygodniu wyższa pozycja tego szlagieru. I na miejscu 1. wciąż bez zmian, Paweł Gołecki i Spojrzenia. I to właśnie było 492. notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam z Kępna. Za nami 492. finał prosto z Kępna. On kończy się utrzymaniem przez Pawła Gołeckiego ze szlagierem Spojrzenia w fotelu lidera. Księdze, w której ktoś z ludzkim życiem splata czas, na dwóch różnych stronach los okrutny umieścił nas. Ty nie jesteś dla mnie, wiem, ale czekam cudnych dni, gdy spojrzenie twoje gdzieś ukradkiem znów rzucisz mi. Na to ciepło spojrzeń twych z utęsknieniem czekam znów. Ono więcej mówi mi niż tysiąc słów. Smak twojego pocałunku czuję, kiedy patrzę w oczy twoje, mam na serca dnie spojrzenia twe. Już niedługo przyjdzie ktoś, kto utuli cicho cię i nie w mych ramionach do poduszki utulisz się.
pielgrzymka. Niech jedzie z księdzem się na Annaberg, a ty napiszesz do niej ta piosenka. Oddany będziesz jak Marysi cwerk. Tyż i czasem kwiotki dej, co dzień festy przytulej, i oczy panem to będzie ci pszoła. Na kolację fajno weź, wyślij słodki SMS, to będzie ci pszoła. I oczy panem to będzie ci pszoła. Jak stracisz ją, ostaniesz sam. Tyś i czasem kwiatki dej, co dzień festy przytulej, i oczy padą do dzieci pszoła. Na kolację fajno weź, wyślij słodki SMS, to dzieci pszoła. Ci padą to będzie ci pszoła. To będzie ci pszoła. Hop, hej! A już teraz na łączach Radio Fest, więc zapraszam. W 201 notowaniu Festy Szlagierowej Listy Śląskich Szlagierów szlagierowo.pl top 10 poukładała się w następujący sposób. Na 10 Oxford Duo Melodia z 8 nut, na 9 Harmonik z Tobą na zawsze. Miejsce 8 to Skok do top 10 Alina Tylko z Tobą. Na miejscu 7 Mirosław Sołtysek Lato w nas jest. Miejsce 6 Golden Mix Tyle chwil przed nami. Miejsce 5 Tim Fabian Zabiorę Cię do gwiazd. Miejsce 4 Bożena Mielnik Tak bardzo chcę. Na miejscu 3 Sylwia Drzewiecka Kochaną być choćby przez chwilę. Miejsce 2 Happy Endrowski Show Medley Mix 2021. Numerem 1 tegoż finału zostaje jeden z 3 muszkieterów byłego Blue Party, Krzysztof Pietrek. Za wszystkie nasze dni. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Marcin Janota. Tam 201 finał listy szlagierowo.pl zakończył się zwycięstwem szlagieru Za wszystkie nasze dni, a to przede wszystkim Krzysiu Pietrek. Dobrze mi, gdy
jesteś przy mnie tu. Za wszystkie nasze dni i za spełnione sny, z głębi serca dziś dziękuję ci. Za tyle wspólnych lat i tej miłości kwiat, za to, że wciąż przy mnie jesteś blisko tak. Po chałupie i łobiją się albo śpi, duś masz chyci i przezywą, a roboty się nie chytą
i no wszystko go nerwuje i po kątach tak się snuje. Ten pieroński blues prześladuje mnie tu. Ten pieroński blues prześladuje mnie tu. To już też czas, to już też pora na naszych szlagierowych gości. Na studio odwiedzą dzisiaj Anna Kandziora, Roman Smiczek i Robert Barlik, czyli artystycznie oczywiście Banita Band i to trio. Pierwszy raz w tak pełnym składzie u nas w studiu. Witam was gorąco, witam was serdecznie. Witam ciebie serdecznie i witam wszystkich widzów. Słuchajcie, bo tak troszkę chciałbym się na początek cofnąć w tym czasie. Rok 2020 to pandemiczny rok, 2021 lekki rozruch, 2022 no pandemia też nos troszkę przytrzymała, ale teraz pojawił się temat wojny. Jak ten czas się u was poukładał? No 2019 był, że myśmy wydali płytę, a po tym czasie było, no, była pandemia i tak dalej, także nie graliśmy za dużo koncertów i tak dalej. Nie wiem, może Ania coś tam doda. Ale nie próżnowaliśmy, nawet jeżeli tam można było, tak nie można było. Przecież wydaliśmy piosenkę Bądź zawsze blisko mnie. Ona się pojawiła w 2021 roku, tak? Nagrana została, także taka ładna, taka romantyczna piosenka o miłości. Także coś się udało robić. Było to bardzo, bardzo mało rzeczywiście, no bo wszystko było pozamykane, wszystko nie można było się spotykać. Ale tak właśnie, no Romek coś nagrał, ja coś nagrałam, Robert coś nagrał i tak wspólnymi siłami tam potem jak już rozluźniło się troszkę, no to weszliśmy do studia szybciutko i potem. Zeszliśmy na chwilę do podziemia domowego, w cudzysłowie. Coś się udało nam gdzieś tam drogą elektroniczną stworzyć, tak, połączyć potem teledysk, siły. Także. No i potem powoli żeśmy zaczęli się wynurzać, jak się coś zaczęło gdzieś tam klarować. Teraz powoli się wynurzacie, jest 2022 rok. Ten rok możecie zaliczyć do takich już bardziej udanych artystycznie? Z występami? Raczej tak. Wchodzimy, że tak powiem, z nową energią, z nową siłą i nagraliśmy właśnie nowe piosenki. Mam dwa single, które będą wypuszczone. Jeden już gdzieś tu powoli zaczyna hulać, a drugi się pojawi około karnawału. Czyli około karnawałowy czas i nowy numer o kolorowej szafie, bo teraz o tym numerze godomy. To jest ten jeden z tych dwóch numerów, który tak, się pojawił. Tak. Do tej kolorowej szafy, moi drodzy Państwo, wracać już za chwilę będziemy. Zaglądniemy do niej i sprawdzimy, co to tak naprawdę za numer jest. Bądź zawsze blisko mnie, patrz tak jak patrzysz dziś. Troszkę poobgadujemy teraz, Ania, bo w piosence śpiewacie, że szafa dużo jak Big Ben w przedpokoju stoi, nie? To co, Ania mieszka w pałacu, rozumie, nie? Że skoro taki wielki szrank. Ale udało wam się w tej szafie Ani już być kiedyś? Tak nie dosłownie, bo męża znamy oficjalnie, więc nie trzeba było się chować, ale... nie, no to rozumiem. Bardziej mi chodziło o ta garderoba. Czy tam naprawdę jest tak kolorowo jak w tej piosence? No jak myślę, u większości kobiet, nie? No zaskakuje nas w tej chwili na koncertach. Tutaj uwierzę się, tak? To tak? Także... A słyszycie, macie coś takiego, że dzwonicie do Ani, gadacie, słuchaj Ania, bo teraz znowu wpadło to granie na prędko, ona go do... Jej, się nie mów, co oblic. Prawie zakarpę. No. To się Częsty dylemat, czy sukienka, czy jednak coś na sportowo, czy szpilki, czy sportowe buty, czy tak, to zawsze to pytanie padnie, to wiemy, że oprócz tego, co gramy, czy gramy kolejność ustalamy utworów, to takie zawsze... Co na siebie włożyć? Pytanie czy te buty? Musi się pojawić. Co będzie ładniej, co będzie lepiej. No i właśnie, a kto ci finalnie doradza w tym, jak już ta stylizacja jakoś stworzysz z tej kolorowej szafy? No pierwsi to w domu domownicy, czyli córka i mąż, to oni są bardzo krytyczni. Nie, tak nie idź, nie tak. Jak oni pierwsze powiedzą, że tak, możesz tak iść, no to dobrze, to jakoś tam. No potem panowie też, koledzy. Ale my już nie mamy. Już wpływu. Ale mam też tak, że czasami mam kilka wariantów, nie? Że jadę i mam dwie, trzy sukienki i ta czy ta. Czasami tak się zdarza.
żeby było jak najlepiej. No właśnie, tak to jest z kobietami. A powiedz mi, skoro ta szafa jest tak dużo, nie jest to problem w domu jednak? Nie, nie, nie. Mąż dzieli szafę z córką, a ja mam taką właśnie w przedpokoju, taką tylko dla siebie. Jak we dzisiejsze czasy w blokach, wszyscy zabudowują wszystkie możliwe wnęki szafami. Okej, dobra. Czyli stąd jakby troszkę ten pomysł na ta kolorowa szafa. Tak, tak, bo no, każdy człowiek, myślę, to nie tylko chodzi o panie, bo panowie tak samo, myślę, to się nie przyznają tam czasami, ale też musicie sobie dobrać, panowie kochani, no, czy koszulę do spodni, czy spodnie do koszuli, czy marynarkę, tak, czy krawat. Czy ale u nas to jest łatwiej, bo my mamy jedna para galot i dwie koszule i zazwyczaj one zawsze do siebie pasują, bo sama żeś powiedziała, że mąż dzieli szafa z córką, a ty mąż cała swoja. Ale mąż chodzi na sportowo, aha, no, więc no, okay. Tutaj jest łatwiej temat. Naprawdę jest tak kolorowo w tej twojej szafie, czy jednak, bo w mojej jest bardzo monotematycznie. Ja rozróżniam dwa kolory, czarny i biały, aha, więc rzadko się zdarzą jakieś inne kolory, a u ciebie? Staram się, żeby było kolorowo, tak, tak. Staram się, żeby było kolorowo, zwłaszcza rzeczywiście jak na scenę, no to chyba, że jest taki bardzo poważny występ, jakaś gala czy coś. Ale no, musi to być ładne, musi to być jakieś jaśniejsze, prawda? Na co dzień też raczej ubieram szarości do pracy, raczej czernie, raczej tak, no ale i też wygodnie, tak, musi być wygodnie. Scena rządzi się swoimi prawami. Czy mając taki zasób w tej kolorowej szafie, mając jakby to wszystko, co można z niej wyciągnąć, przy okazji też doradzasz panom w zespole, że nie, chłopcy, nie, ale w tych koszulach to nie, a jednak lepiej by było tak czy siak? No zawsze przed występem tak, konsultujemy się, co ubieramy dzisiaj, jaką sukienkę, czy jakieś spodnią, czy cokolwiek, no a panowie właśnie, tak, zawsze koledzy, ja ubieram to. Wtedy, no i właśnie, nie? Tak, są to wymiany tych wszystkich, tych tak, dzisiaj strojów. Się dogadaliśmy, że nie miało być marynarek, a kolega ubrał. No, a czasami właśnie wychodzi tak różnie, no. Człowiek się dogada, a tu... Proszę bardzo, a życie pisze swoje scenariusze. Dobrze, za chwilę właśnie o tej kolorowej szafie, konkretnie o tym numerze będziemy plać. Twój wzrok przenosi mnie w krainę marzeń mych. Wspominaliśmy już o tym, że to jest nowa produkcja, jeżeli chodzi o ta kolorowa szafa. Powiedzieliśmy, że to jest jeden z dwóch singli, które będą promować najnowszy wasz krążek, który pokorzą jakby kierunek. O krążku nieco później, ale właśnie teraz o tej szafie, bo tekst jest twój, tak, Ania. Tak, ja napisałam tekst. To jest taki bardzo kobiecy, taki życiowy tekst. To właśnie te przemyślenia po otwarciu tej swojej szafy? Czy to troszkę jest jednak takie też marzenie, żeby aż tak bogato szafa mieć? No zawsze kobieta by chciała mieć na tyle dużą szafę, żeby każdy wieszaczek był osobny, każda bluzeczka wisiała osobno, każde spodenki, buciki stały na takich specjalnych tak, półeczkach. Nie trzeba było gdzieś w kartonach chować i zmieniać z jesiennych na zimowe, na letnie i na opak, nie? No ale no cóż, no nie jesteśmy właśnie, nie mieszkamy w zamku, tak jak powiedziałeś, nie mamy komnat, tylko mamy takie mieszkania. Nie powiem, że skromne, no ale mają swoje określone metraż, no i nie i tak nie się... są z gumy. Nie są z gumy. Roman, twoja kompozycja, tam słuchacie takie gitarowe brzmienia, tak można powiedzieć, że coś pod takie hiszpańskie klimaty. Skąd w ogóle taki pomysł na taki utwór? No właśnie, bo jakiś czas temu ktoś nam zarzucił, że gramy balady wolne i tak dalej. Dwie generalnie były dość, że tak powiem, kulawy w tych stacjach radiowo-telewizyjnych. Ale tym razem chcieliśmy właśnie zrobić taką żywszą muzykę taneczną i taką troszkę w stylu latino. Chociaż nawet tam można się dopatrzeć, bo na tym mi zależało, żeby tak troszkę podkład leciał w stylu Saragossa B. Mhm. Także kilka stylów jakby połączonych razem. Saragossa to jest... Coś nowego, no, coś starego, ta, coś troszkę tego takie. Takiej, także tak. Chcemy iść w tym kierunku. Czyli połączenie stylów, taneczne takie rytmy, coś, co zdecydowanie jest podnóżka. Dokładnie. Tak. I łatwe do zapamiętania w miarę dla ludzi, tak? Bo to też chyba jest taki troszkę przepis na to, żeby ludzie zapamiętali, nie tyle co zapamiętali, ale żeby wzięli do siebie ten numer, nie? Bo wszyscy śpiewają Sherry, Sherry Lady i tyle znają. Tak jest. I Yoma Hard, Yoma Soul i już reszty się nie pamięta. I właśnie to chyba jest takie clue tego wszystkiego. O płycie, bo takie pytanie też musi paść. To już za chwilę. Przytulaj zawsze mnie, schowaj w ramionach.
jeszcze, żeby teraz wziąć i zamknąć ten temat kolorowej szafy, zanim przejdziemy do płyty i tego trudnego pytania, bo to chyba jedne z najtrudniejszych pytań zawsze zadawanych w tym studiu, kiedy płyta i tutaj odpowiedzi są różne wśród artystów, bo do kolorowej szafy powstał teledysk. Tak. Ten teledysk Hulo, skąd pomysł na taki teledysk właśnie? No to też miał być kolorowy, też miał być taki nowoczesny. I do tej szafy nawiązywać przede wszystkim. Do tej szafy nawiązywać, tak. Także są tam, są zdjęcia, są ujęcia w plenerze, które robiliśmy u siebie w Bytomiu. Tak? Czekaliśmy na fajną pogodę. Czekaliśmy na fajną pogodę, na ten piękny zachód słońca, który tam Państwo możecie zobaczyć. Ja, zapraszamy serdecznie. No ale właśnie, potem musi się pojawić jakiś tam sklep, no i te ciuchy, no wiadomo, żeby... Troszkę tak o żywo reklama Bytomia. Czyżby pan prezydent cię dorzucił? Chyba nie widział, że nagrywamy. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobrze. Pracujemy nad tym. Dobrze, to tutaj do włodarzy miasta apel. Jest reklama miasta, więc można by było parę złotych przelać. Ale koncertu w mieście, który mieliśmy w lipcu, mi gratulował, jak byłem na spotkaniu. A i to jest ważne, że jakoś się to przełożyło. Dobra, słuchajcie. Singiel Kolorowo Szafa, zapowiedź płyty, o tym już powiedzieli. Kolejny singli w okresie karnawałowym, ten okres zbliża się wielkimi krokami. Jaki jest plan na to wydawnictwo? Kiedy będziemy mogli się spodziewać tej nowej płyty? Myślę, że połowa przyszłego roku. Tak realnie patrzę, bo tak to trzeba patrzę, dozbierać materiału, resztę pomysłów nagrać. Czyli jakby tego materiału... Finanse przede wszystkim. Finanse są ważne, że... Jeśli nie ma koncertów, no to ciężko... Bez tego się nie da. Powiedzcie, ale ten materiał już jest, czy on na razie jeszcze jakaś tam w głowach poukładany i będzie... Częściowo jeszcze będzie... Tworzony. Tak, pracujemy nad jeszcze kilkoma kawałkami. Pomysły są, trzeba aranżę dorobić, tak? No. Na razie rozpoczęło się tak rok szkolny, tak i tak dalej, to dalej, więc no, jest niby październik, niby listopad, ale to dalej jak gdyby każdy ma tam swoje w pracy, tak, bo pracujemy zawodowo, każdy u siebie, więc musimy to posłać, ale pomysły są zbierane do takiej wspólnej kuli, no i wtedy i trzeba się po prostu spotkać i wtedy właśnie wybucha wszystko. Ten cały właśnie fajny utwór, nie? Dobra, a powiedzcie mi jeszcze tak, uchylając rąbka tajemnicy, ten drugi singiel też w podobnych klimatach jak Kolorowo Szafa? Tak, nie zwalniamy. Nie zwalniamy. Będzie na pewno żywy, karnawałowy. Będzie fajnie. I może on nawet bardziej będzie do tej Saragosy nawiązywał. Tak, będzie karnawałowo i będzie naprawdę tanecznie. Także. Skoro karnawał i tanecznie ma być, dobrze, słuchajcie, bo jeżeli teraz gadamy jeszcze o płycie i o wydawnictwie, bardzo... Nie wiem, to już chyba się niemodne robi wydawanie płyty. Czy nie myśleliście o tym, żeby bardziej się w taki cyfrowy świat przenieść i... wydać to na tych wszystkich portalach streamingowych, na których można tego posłuchać, pobrać, zamiast tego fizycznego krążka. Bo teraz tego krążka już nawet nie ma kaj wsadzić za bardzo, nie? Powoli się to kończy. Ale jeszcze jest czas, żeby się nad tym zastanowić. Generalnie myśleliśmy o tym. Tak, trzeba iść z duchem, postępem i czasem, no bo przecież, no właśnie, tak jak mówimy, no co z tego... Zdarza się tak, że mamy też kontakt z jakimiś seniorami czy coś i sami opowiadam, że jak mieliśmy płytę, to naszą pierwszą, to jedna pani powiedziała, ale ja nie mam gdzie tego słuchać. No, więc jak mi dacie na pendrive'ie albo będzie gdzieś na Spotify czy medium, no to wtedy łatwiej będzie to otworzyć niż CD, także... No to teraz taki mały test na sam koniec. Wy w tym roku kupiliście coś cyfrowo, jeżeli chodzi o takie utwory? Korzystacie w ogóle z takiej... Ja tak. Proszę bardzo. No, mnie też się tam zdarzyło. Zdarzyło się, że coś tam. Czyli jest szansa, że zamiast krążka w takim fajnym, kwadratowym opakowaniu ktoś dostanie pendrive'a od was. Może tak. Dobrze. Czemu nie? Dobrze, słuchajcie, ja wam dziękuję za to, że mogliśmy się tutaj spotkać w tym studiu, że mogliśmy troszkę pogadać o tych nowości, o nowościach i o tej zapowiedzi tego, co pojawi się w połowie przyszłego roku. Nie będę was mocno trzymał tak słowo, bo to różnie bywa, ale z wielką niecierpliwością zarówno czekam na ten moment, kiedy pojawi się singiel numer 2 i cała reszta. Banita Band, moim waszym gościem, jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.